liczycie najmilsi na to, że Port nie ma, gdzie Robert Kubica w ten weekend walczy o drugie mistrzostwo Europy w Endurance, walczy między innymi z polską ekipą Inter Europol Competition i póki co Inter Europol, załoga numer 43, radzi sobie znacznie lepiej. O tym między innymi będę rozmawiał w wywiadzie z Robertem Kubicą, ale tematów mamy znacznie, znacznie więcej, bo poza tym, co czeka kierowców Formuły 1 na torze Austin po jego przebudowie, po zmianie nawierzchni, czemu Max Verstappen, zdaniem Roberta, jest faworytem mistrzostw świata, o aferze z przeklinaniem w Formule 1, o aferze z kolczykami także przy okazji, o tym, czy Piastri powinien pomagać Norrisowi w walce o mistrzostwo świata, o młodych kierowcach, o Lawsonie, o Colapinto, o Bermanie, który zdaniem Roberta miał łakwy debiut w Formule 1, jak naprawdę działają zespoły Formuły 1, który team był najlepszym zespołem w całej karierze Roberta, także w tym wywiadzie, a oprócz tego o WRC i Thierrym Neville'u, który prawdopodobnie zostanie mistrzem świata w WRC. To wszystko i wiele więcej w najnowszym wywiadzie z Robertem, tutaj prosto z Portimao. Zanim go obejrzycie, zapraszam jeszcze serdecznie, zobaczcie historię jednego pstryknięcia, jeśli jeszcze nie widzieliście, jest bardzo, bardzo propsowana i oczywiście najnowszy co-drive przed wyścigiem w Austin. Póki co pozdrawiam Was serdecznie z Portugalii i do zobaczenia wkrótce. Jesteśmy na torze Portimao, ostatnia runda LMS. Prowadzicie w klasyfikacji 6 punktami nad Inter Europol Competition. Powiedz, jak przed weekendem widzisz Wasze szanse na... No to nie jest obrona tytułu, bo to był 2021, ale na walczenie drugiego mistrzostwa Europy. O. No trzeba jeszcze wspomnieć o tak naprawdę innym aucie, czyli Panis, który ma 15 punktów straty. Szanse są, nie będzie to łatwe zadanie. Myślę, że w tym roku ogólnie wydajność z wydajnością nie jest jakoś super, także zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Jasne, lepiej jest przyjechać z 6 punktami przewagi, ale tak niż być z tyłu, ale czeka nas naprawdę trudne zadanie. Dziś w treningu 1,6 sekundy straty do załogi 43, czyli Waszych najbliższych rywali w mistrzostwach. Czy to są tylko treningi, czy to jest jakiś tam powód do niepokoju dla fanów? Jak sytuacja? Nie, no to jakby czasy się biorą z symulacji jakby kwalifikacji, gdzie mieliśmy tłok i Louis miał jeden okrążenie, gdzie wyjechał poza białą linię, która jakby anulowali mu okrążenie. Ogólnie to jakby to nie jest prawdziwy rytm. Ale no, tak jak mówię, nie będzie to łatwe zadanie. Myślę, że jest lepiej trochę niż w Mugello, ale jednak nam brakuje ogólnie prędkości, jakby wydajności i zobaczymy. Wydajności niż pod kątem rytmu ogólnie. Jakby tak naprawdę kiedy masz dobry rytm w kwalifikacji, to później masz też w większości razy też dobry rytm w wyścigach. Jasne, czasami bywało, że przez ostatnie lata w kwalifikacji byliśmy słabsi w cudzysłowie niż w wyścigach, ale jakby powód, myślę, który nam utrudnia trochę zadanie, się bardziej wyjawnia w wyścigach niż w kwalifikacjach. Także no, zobaczymy. Brakuje nam oczywiście jeszcze jednego treningu i później najważniejszy tak naprawdę weekend sezonu. Inter Europol na fali, mistrzostwo IMSA teraz zdobyte. Tutaj mają też dwa samochody. Czy to fakt, że tak tyle jeżdżą i odnoszą takie sukcesy, myślisz, to też jest ich przewaga? Nie. Tak naprawdę to nie ilość wyścigu jest ważna, tym bardziej, że wspomniałeś o IMSie. W IMSie się jeździ zupełnie na innych oponach. To nie jest tak, że wystartujesz w IMSie i tu przyjedziesz i jakby coś można wyciągnąć. Jasne, kierowcy, jeśli chodzi o kierowców, to może być pomocne. Tym bardziej mówimy też o zespołach. Ogólnie tutaj w padoku są zespoły z dużym doświadczeniem. Inaczej byłoby, gdyby to była nowa konstrukcja, nikomu nieznana, to jasne, im więcej wyścigów, tym lepiej, ale w momencie, kiedy jeździsz tym prototypem przez 6-7 lat i tak naprawdę przejechałeś mnóstwo wyścigów, to umówmy się, ten bonus tego, żeby jeździć w większości ilościach wyścigu, czy też mistrzostw, myślę, że nie jest aż taki duży lub nawet go nie ma, ponieważ
opony są zupełnie inne. Jeśli chodzi o wasz sezon ten, mieliście mocne spa, potem było Mugello, w którym było znacznie, znacznie trudniejsze, nie tylko wam, bo Inter Europa było akurat za wami 43. Skąd się biorą takie wahania? No bo macie ten sam prototyp, nie ma tej BOP między samochodami w LMS-ie. Ale jasne, tutaj akurat myślę błędne porównanie masz, ponieważ Mugello nam, my wywieźliśmy z Mugello najlepszy wynik, jaki mogliśmy. A akurat wspomniałeś o Inter Europol, który jest naszym głównym rywalem, ale nie jedynym. I oni skończyli za nami, ponieważ mieli wolny pit stop. Jakby jeśli chodzi o wydajność i o rytm wyścigu, to dodatkowo mieli też przejazdy, karę przejazdu przez aleję serwisową, także tak naprawdę ich pozycja powinna być zupełnie inna. Skąd się bierze? Myślę, że z paru elementów. Tak jak mówiłem na początku, że myślę, że w tym roku nam ogólnie brakuje czegoś. Są wyścigi lepsze, są gorsze, są tory, gdzie myślę, mamy mniejszą stratę, ale też spa, gdzie wygraliśmy, myślę, było naszym najlepszym weekendem. Ale też nie byliśmy, chyba jeśli chodzi o taką surową prędkość i czasy okrążeń, najszybszą załogą. Okej. Chciałem się teraz cofnąć trochę do Łeka, do Fuji, bo tam też potem, bo Super Austin, potem na Fuji, inaczej się to wszystko układało. Jak to? Już minęło tyle czasu, że... Ale coś pamiętasz jeszcze? Coś pamiętam, no. Fuji nie było łatwe, bo jakby... Utrudniło nam zadanie błąd i jakby efekt domino na drugim zakręcie, gdzie na dohamowaniu do pierwszego zakrętu zblokowałem prawe przednie koło i uderzyłem jednego rywala, który później uderzył następnego. Dostaliśmy karę i jakby to nam straciliśmy okrążenie i tak naprawdę nasz wyścig się jakby zakończył, oczywiście nie zakończył, ponieważ dojechaliśmy do mety, ale nie mieliśmy, w momencie kiedy tracisz okrążenie, jedynym rozwiązaniem w łeku jest takie, że twój rytm jest lepszy niż czołówki i jesteś w stanie nadrobić, jakby wrócić na liderujące okrążenie, w momencie kiedy wydajność nie tylko naszego auta, ale ogólnie Ferrari była znacznie słabsza niż Austin, nie mieliśmy szans na jakby zrobienie tego. Jeśli chodzi o Austin, nowa nawierzchnia, poprzednia była bardzo, bardzo wyboista. Teraz Formuła 1 jedzie w Austin, powiedz mi, czy będą zadowoleni z nawierzchni, będzie lepsza dla nich? Jest lepiej, ale też są nadal parę zakrętów, gdzie były wyboje, gdzie nie została zmieniona nawierzchnia, także ogólnie na pewno jest dużo lepiej, szczególnie na prostych, ale jest nadal parę miejsc, gdzie te wyboje są spore. Lubisz to w Austin? Kiedyś, jak po raz pierwszy pojechałem na ten tor w 2019 roku, to uznałem go za jeden z lepszych, czy też może najlepszy z nowoczesnych torów. I myślę, że po kilku latach i po wizycie w tym roku to potwierdzam. Dlaczego? Bo tam jest połączenie różnych fajnych torów, nie? Niby że z Stambułu, z Suzuki, z Silverstone, te szybkie łuki robią robotę? Znaczy ja szczerze nie widzę tam żadnych połączenia Suzuki, Stambułu i Silverstone, ogólnie zakręty są dużo wolniejsze niż na torach, które wymieniłeś. Jasne, wszyscy jakby porównują sekwencje zakrętów od 4 do 9 z Suzuką, ale to nie ma nic wspólnego z Suzuką. Te zakręty są dużo wolniejsze, zupełnie inne. Jak może na mapie wyglądają podobnie, ale jednak są zupełnie inne. I też mają inny profil, inną przyczepność i tak jak mówię, inną prędkość. Ale ogólnie jest to tor, gdzie jest trochę wszystkiego. I ogólnie jest inaczej. Są duże, gorsze tory, które zostały zbudowane przez ostatnie 20 lat. A Portimao lubisz?
Nie wiem. Nie jest to zły tor, ale jakby efekt taki wow, gdzie wszyscy z zewnątrz jakby czy też kibice, czy też pierwszy raz przyjeżdżając tutaj, myślę, że te zniesienia i różnice wysokości, one są duże, tak naprawdę niewidoczne w telewizji, ale to nie są jakby, nie są w miejscach, gdzie był rozmaicać cały jazdę lub też pewne rzeczy, jasne jest 10 zakręt, 10-11, gdzie rzeczywiście tam dojeżdżasz tak naprawdę na ślepo, jest ślepy punkt do dojazdu do zakrętu. Według mnie trochę brakuje szybkich zakrętów, których jest jeden ostatni zakręt, ale to on jest tak szybki, że przejeżdżasz go na pełnym gazie, to tak naprawdę nie jest zakrętu. Okay. Ostatnio internet obiegła twoja wypowiedź na temat tego, że twoim zdaniem Verstappen będzie na pewno mistrzem świata. Nie wiem, czy był zostawiony. Na czym? Że Verstappen na pewno będzie mistrzem świata. Nie wiem, czy zostałeś zacytowany. Nie powiedziałem, że na pewno, jak już coś, ponieważ ja tego nie wiem, co się wydarzy i co się nie wydarzy. Powiedziałem, że według mnie zostanie mistrzem świata. A to, że na pewno tego nie powiedziałem. A dlaczego uważasz, że on? No, bo ma większą ilość punktów teraz i myślę, że jest kierowcą, który ma największe szanse wygrania tego tytułu. Rozumiem. Mówię coś dziwnego? Nie, bo... Nie. Cały świat się zastanawia, czy Norris i Obicza, ile razy Norris musi być pierwszy, a Verstappen drugi, żeby ten wygrał, a nie wygrał. Red Bull ostatnio miał kilka takich słabych wyścigów. Nie tylko kilka, większość, ale... No. Nie wiem, no jakoś... Jakoś tak myślę, że Verstappen wygra. Bo mogę się mylić, ale też myślę, że to wygra przed ostatnim wyścigiem. Okej. Okay. Buntuje Piastriego. Powiedział teraz, dziś chyba, że on na miejscu Piastriego by nigdy nie oddał pozycji, żeby pomóc Norrisowi. No tak, no bo to jest jakby... No a co ma powiedzieć innego? Może nic nie mówić, więc jesteś taki bardzo, jak wiesz, podkreśla to, nie? No, myślę, że po prostu chcę wykorzystać i wprowadzić jakąś tam destabilizację u konkurencji. Jakby wkraczamy w okres, gdzie będzie walka nie tylko na torze, ale też właśnie poza torem i każdy musi dorzucić swoje 3 grosze, ale tak naprawdę myślę, że myślę, że Piastri wie, co będzie robił i ma jasne zadanie, także tutaj każdy sobie może mówić, co chce, ale tak naprawdę to Piastri decyduje o tym, co zrobi, czego nie zrobi i myślę, że decyzja już została podjęta. Co zresztą jest normalne. Ja się zastanawiam to w kontekście już takich rzeczy, które ty też znasz, czyli wewnętrznej dynamiki w zespole. Czy nie jest tak, że jeżeli w tym roku on się ustawi na danej pozycji, to mimo tego, że zespół będzie mu wdzięczny, że pomógł i tak dalej, to już będzie w oczach zespołu dalej tył numerem 2. Czy jest takie zagrożenie? Czy kierowcy patrzą na to w ten sposób? Nie sądzę. Nie, ponieważ tak naprawdę nie wiesz, jaki będzie scenariusz przyszłego roku i poza tym my zapomniałem o jednej rzeczy. Ty jesteś pracownikiem. Ja nie wiem, kto idzie do pracy i robi na przekór swojemu szefowi. Jeśli szef coś powie, to myślę, że większość pracowników robi to, co szefostwo mówi. Nie miałeś jakiejś sytuacji, że twój kolega z zespołu jako pracownik... No miałem sytuację, ale to do niczego nie prowadzi, no, ponieważ jakby... tak naprawdę do niczego nie prowadzi. No, czy sobie sam utrudniasz przyszłość według mnie i tyle.
Rozumiem. Nie wiem, no z drugiej strony mogło być odwrotnie i co? Jakby ja, mając partnera, jakby jest normalne, że w takich sytuacjach jakby jest to normalne. Według mnie, ale nie wiem, może żyjemy w innych czasach. W innych rzeczywistościach. Obyczajowe pytanie mam, bo nigdy nie słyszałem, żebyś na żadnej konferencji przeklinał. Przez radio to nie pamiętam do końca, ale wyszła cała afera mielona przez tą przerwę cały czas, mnóstwo wypowiedzi, że to Verstappen przeklinał, kara. Czy ty uważasz, że to przesada, że się karze kierowców za to, że brzydko mówią, czy jednak powinno się mieć na to tolerancję? Nie wiem, myślę, że to zależy od też języka codziennego, chociaż to nie jest tak, że ja nie przeklinam, czy też nie mówię jakichś dziwnych słów w prywatnym jakby gronie, ale zostałem nauczony, że jakby przez radio, jasne, czasami się coś zdarzy, ale nie wiem, żebym użył słowa na F przez radio, chyba użyłem go 2-3 razy w przeciągu 20 lat, no nie, może nie 20, ale ścigam się, no 20, nawet ponad 20 w bolidach. Zmienia się świat, zmieniają się ludzie, zmienia się też styl wypowiedzi. Dawniej w telewizji byśmy nie usłyszeli jakichś słów, a dzisiaj tych słów tak naprawdę prezenterzy czy też goście w telewizjach używają bardzo często, także świat się zmienia. Jakby samo to, że przez, nie wiem, wyszła taka głośna, jakby w cudzysłowie, afera o to, myślę, że dawniej może było po prostu grono dziennikarzy było bardziej sfokusowane na motorsporcie niż na robieniu tytułów. Nigdy, jeśli by coś zostało powiedziane, napisane, to by zostało powiedziane, napisane przez jakąś tam małą ilość ludzi i by się temat zamknął po jednym artykule. Dzisiaj lubimy robienie historii, gdzie tych po prostu, gdzie nie ma z czego ich robić. Może to po prostu wynika z tego, że świat potrzebuje, czy też idzie się na ilość, a nie na jakość. Podobna historia była z biżuterią, tak? Możemy mówić, ja sam jeździłem, znaczy nie jeździłem, ale chodziłem z łańcuszkiem i ani razu nie wsiadłem do bolidu z nim, ponieważ wiedziałem od 2002 roku, że w regulaminie Federacji Międzynarodowej Federacji Samochodowej jest napisane, że na ciele nie możesz mieć biżuterii. I nagle wyszło po iluś tam kilkunastu latach wielkie halo, bo kazano ściągnąć rzeczy. I można to widzieć z dwóch stron. To, że pozwalano przez wiele lat, jakby było przeciwko przepisom, lub też, że teraz nagle ktoś się obudził i teraz co jest bardziej jakby właściwą jakby drogą. Każdy ma jakby swoje podejście i tyle. Wydaje mi się, że z biżuterią to jest ta kwestia bezpieczeństwa, no ale to już nie wiem, że może... No tak, no ale no jakby nie wiem, no... Nie wiem, tak jak mówię, no. W przepisach jest też, że nie można używać jakby brzydkich słów. Także no, a to, że no to trzeba zmienić przepisy. Ja nie wiem, no jakby ja nawet na konferencji myślę, że nie powiedziałbym brzydkiego słowa i nigdy nie powiedziałem, ale to jestem ja. I tak naprawdę jeśli inaczej, to nie bym, no tak jak mówię, no jakby
nie widzę z tego w ogóle historii i nie wiem w ogóle po co o tym rozmawiamy. Okej, okay, to zmieniamy. Tracimy czas. I tak ja, ty tego nie zmienimy, a moje życie i twoje życie mam nadzieję też, że jak to się potoczy, nie wpłynie na twoje życie i moje życie. Nie, mnie trochę dziwiło, że aż tyle o tym gadano, ale to dlatego, że była długa przerwa i to był taki temat, wiesz. No tak, no ale tak samo widzisz, poruszyliśmy temat Piastriego i jak długo o tym jakby się ciągnie i ten. Tak naprawdę to, że Norris powinien być w cudzysłowie faworyzowany, czy też powinno mu pomagać, to jeśli rzeczywiście McLaren chciał wygrać tytuł i chce wygrać tytuł, to powinien to zrobić dużo wcześniej. Nie wiem, ja patrzę w stronę kibica, nie dla mnie... Ale to stronę kibica, no ale... jakby... w stronę kibica, no. To... Bo dla mnie jest jedna różnica, nie? Gdyby Norris stracił do Verstappena 20 punktów, to co innego, ale traci 52 i większość tych punktów jednak stracił sam. W sensie, że po własnych błędach, więc mi się jakoś to... No nie wiem, nie podobałoby mi się, że Piastri musiałby mu oddać na przykład zwycięstwo w momencie, kiedy Norris jest za daleko. Nie? No tak, no ale winy. Możemy tutaj mówić o sytuacji jakby Węgier, tak? Tak. No i możemy sobie dużo dyskutować. No. Nic to nie zmieni. Mi nie, tobie? Nie. No właśnie. Bardzo fajnie ostatnio gadaliśmy, mówiłeś o Antonellim, a teraz szedł jeszcze do bolidu Colapinto i przychodzi takie, wydaje mi się, nie wiem czy te, też tak to postrzegasz, ale młode pokolenie kierowców, którym się chce, którzy jeżdżą, faktycznie, nie wiem, mi się strasznie podoba to, jak Colapinto faktycznie jeździ odważnie i napiera, ale też po których jak się patrzy, się słucha, którzy są takimi trochę wyścigowcami, znowu jakby sprzed, nie wiem, kilku dekad, taki co, wiesz, nie żeby się lansować, tylko chłopaki chcą się ścigać. Czy też tak to widzisz, czy podoba ci się to młode pokolenie, ta fala? Ja myślę, że tak jak w każdym pokoleniu, czy też w każdej generacji są kierowcy i kierowcy. Są, i to nie mówimy o umiejętnościach, tylko jakby o podejściu, o tym, ten i... tak naprawdę myślę, że w każdej generacji można znaleźć różne podejścia i może tak się zdarzyło teraz, że jakby weszli do Formuły 1, czy też wchodzą kierowcy z innym, z takim charakterem, ale jakby myślę, że żeby wejść do Formuły 1, oprócz umiejętności potrzeba mieć pewny charakter, co nie jest jakby jedyną drogą, tak? Ale ja uważam, że kierowcy powinni być głodni, kierowcy powinni myśleć w 99% tylko o ściganiu i według mnie to daje większe pewność, ponieważ gwarancji nie, ale pewność, że jeśli ktoś ma takie cechy, to będzie miał większe szanse, żeby odnieść sukces. To jest moja wizja. Z drugiej strony w ostatnich 10 latach weszło do Formuły 1 i jeżdżą kierowcy, którzy według mnie nie mają tych cech, co pokazuje, że ja mogę być też w błędzie i to nie jest jedyna droga. Ale tak jak mówię, jakby według mnie ma, jeśli dany kierowca posiada pewne cechy już od młodego wieku, według mnie będzie miał większe szanse w przyszłości niż tak samo szybki kierowca z takim samym talentem, co nie wyklucza, że jakby nie mając tych cech nie dojdziesz do Formuły 1, czy też stanie się kierowcą profesjonalnym, ale może być to trudniejsze po prostu. Teraz mam taką sytuację, mamy Colapinto, które no nie nosi jakichś wielkich sukcesów w kategoriach juniorskich i Liam Lawson teraz będzie jeździł znowu, który też nie ma jakiegoś takiego CV usianego mistrzostwami, a wręcz no ma ich mało. Tak. Mamy Bermana, który teraz też w Formule 2 powiedzmy nie jest to jego najlepszy sezon i oni wchodzą do Formuły 1 i robią robotę. Czy coś jest nie tak z tymi kategoriami juniorskimi? Znaczy nie, to jest... robią robotę, ale... To nie jest 20 lat temu. Debiutanci w
którzy wchodzili do Formuły 1 20 lat temu, byli debiutantami. W dzisiejszych czasach kierowcy, którzy wchodzą do Formuły 1, mają więcej kilometrów przejechanych w tym roku niż kierowcy, którzy jeżdżą w Grand Prix. Jeśli chodzi o testy, tak? Ponieważ jeździ się dużo więcej bolidami Formuły 1 z poprzednich lat i kierowcy są dużo, przechodzą drogę, która ich przygotowuje dużo bardziej. I automatycznie debiutant z dzisiejszych czasów nie jest debiutantem, nie możesz go porównywać do debiutanta sprzed 20 lat. Ale ty, czy Lewis też mieliście, tak? Czy Rosberg też mieliście dużo testów? Nie, ja debiutowałem w trakcie sezonu, ale jak oni debiutowali, przejechali, nie wiem, 5 dni testów. To jest zupełnie inny ten. W dzisiejszych czasach mało się o tym mówi, ale są kierowcy, którzy jeżdżą sporo, jakby starszymi bolidami, czy też po prostu są przygotowani, ponieważ jakby nie ma tych testów. Nie mówię, że jest łatwo być debiutantem, ponieważ debiutantem nie jest łatwo być, ale jak ja jechałem na pierwsze testy Formuły 1, to tak naprawdę nie miałem zielonego pojęcia, jak to wszystko będzie wyglądać. W dzisiejszych czasach, jak słyszę, że dany kierowca jeździł bolidem po raz pierwszy, bo nigdzie nie wyszło, że jeździł, a tak naprawdę tym bolidem nie jeździ po raz pierwszy, już nie mówiąc o symulatorach. Także zmieniły się czasy, zmieniło się jakby możliwości też zbierania wiedzy, ale nadal trzeba mieć umiejętności, trzeba mieć smykałkę w cudzysłowie do tego. I niektórzy to mają, niektórzy nie, niektórzy potrzebują więcej czasu, niektórzy nie. Zdecydowanie w dzisiejszych czasach, i to zresztą pokazuje nie tylko te reoki, nie tylko poprzednie lata, ale już od dobrych kilku sezonów, albo i więcej, kierowcy, którzy są w stanie się dostosować szybciej, są tymi kierowcami, którzy robią, jakby mają dłuższą drogę, jakby mają większe szanse. W dzisiejszych czasach kierowca, któremu brakuje jakby tego feelingu i tego wyczucia od razu, tak naprawdę jeśli chodzi o single seatery, ma bardzo małe szanse. Dlatego też trzeba mieć może inne predyspozycje niż kiedyś. I automatycznie ktoś, kto dochodzi do Formuły 1, jest mu się łatwiej przystosować, ponieważ posiada tą cechę i na tej jakby na tym zbudował swoją dotychczasową karierę. I dzięki tak naprawdę temu doszedł do tego miejsca. Ciekawe, przypomina się, jak Logan Sargeant przyznał w zeszłym roku, przez dużą część sezonu nie czuł docisku aerodynamicznego, co mnie mocno zaskoczyło, bo że to pierwsza rzecz, którą powinien czuć kierowca. No tak, ale jakby nie wiem, nie jeździłem jego bolidem. Myślę, że to nie jest też łatwe zadanie i tak jak mówię, niektórzy wspominałeś o Lawsonie, myślę, że to będzie kolejny kierowca, który zresztą powinien już jeździć w Formule 1 i sobie bardzo dobrze poradzi, zresztą pokazał to paru Grand Prix, których startował i po raz kolejny jakby wraca. I myślę, że sobie też jakby ściganie się zmieniło. Uważasz, że ma to Lawson? Co? Uważasz, że Lawson jest jednym z tych, którzy... Ale tak jak mówię, też jakby ściganie się zmieniło. W dzisiejszych czasach w wyścigu myślę, że nikt nie jedzie na 100% możliwości. Automatycznie też, kiedy system wymaga, żebyś jechał wolniej, bo dojedziesz szybciej do mety, to automatycznie różnice pomiędzy debiutantem a kimś, kto ma to wszystko pod kontrolą, tak naprawdę się spłaszcza, ponieważ osoba, która ten nie może tego wykorzystać, ponieważ on to może wykorzystać przez jedno, dwa okrążenia, a później zapłaci
za to sporą cenę. Dlatego też jest inny styl ścigania, inaczej się jeździ. I jakby, no, tak jak mówię, myślę, że to wszystko jest bardziej spłaszczone teraz. Fernando ostatnio ty mówił, że tłumacząc, dlaczego jest tak mało wypadków w ogóle, dlaczego tak dużo ludzi dojeżdża do mety, mówił właśnie, że jest taki system, że trzeba jechać na 90%, żeby być szybszym. Ale to nie od dzisiaj, to już jest od dłuższego czasu. No i jakby taka jest rzeczywistość i to też na pewno pozwala, na przykład Birman był dobrym przykładem, gdzie w Arabii, kiedy wszedł w trakcie weekendu, zastąpił Sainza, jakby z jednej strony było wielkie wow, a z drugiej, ponieważ trudny tor, według mnie miał jeden z łatwiejszych torów do debiutu, ponieważ nie ma degradacji opon, tam opony trzymają dokładnie tak samo przez, mimo to, że nie jeździłem, ale to widać, jak kierowcy jeżdżą. Są krótkie zakręty, pojedyncze zakręty krótkie, gdzie tak naprawdę jest trudno stracić czas. W momencie, kiedy masz stabilną przyczepność przez kilkadziesiąt okrążeń, jest dużo łatwiej też znaleźć jakby i twój limit się nie zmienia, także automatycznie budujesz swoją pewność i na krótkich zakrętach statystycznie spędzasz mało czasu, tak? Spędzając mało czasu w zakrętach, dużo mniej tracisz. I teraz możemy dyskutować, czy tam 3-4 dziesiąte na okrążeniu było dużo, było mało. Fakt jest taki, że jakby w większości ludzi zrobił bardzo dużą taki, było zaskoczony tym. Według mnie to nie jest jakby, nie było dla mnie duże zaskoczenie. W Azerbejdżanie też zrobił robotę, ale to też są w sumie zakręty. W Azerbejdżanie też zrobił robotę, ale tam też w sumie są zakręty takie 90. No i mówimy jakby o torach, gdzie jakby jest mała degradacja i jakby nie mówię, że są proste, ponieważ nie są proste, ale tak jak mówię, no po raz kolejny ktoś może myśleć, że Birman siedział w Formule 1 w Arabii i w Baku i pomiędzy nie siedział. Tak naprawdę pewnie wyjeździł więcej niż, nie wiem, ale domyślam, że wyjeździł więcej niż nam się wydaje. Mam pytanie o to ostatnie, jeśli chodzi o Formułę 1. Otmar Szafnauer ostatnio opowiadał, jak to Alpini stracił Piastriego, bo nie podpisał z nim kontraktu. Opowiadał, jak dwa razy z własnych pieniędzy zakładał pensję dla pracowników zespołu Force India. I to są rzeczy, które szokują odbiorców. Ja słyszałem dużo takich historii, ja chciałem Ciebie spytać, na ile takie historie Ciebie szokują, a na ile to jest właśnie prawdziwa rzeczywistość Formuły 1, a my widzimy tylko to, co nam się pokazuje. Ile jest tego typu historii tak naprawdę na co dzień w padoku? Myślę, że to nie jest pierwsza. I na pewno było, ale też ja kiedyś coś takiego powiedziałem, nie mówiłem to często, ale tak jest, że w Formule 1 tak naprawdę są różne wyścigi. Jeśli mówiłem wtedy odnośnie kierowców, tak? Jeździsz w Formule 1, gdzie startujesz w pierwszych trzech rzędach, później jest środek, a później jest koniec. I tak naprawdę jedziesz ten sam wyścig, a te wyścigi są zupełnie inne. I masz zupełnie inne podejście i musisz mieć zupełnie inne podejście. I jakby też grasz zupełnie nie tylko o inne pozycje, ale może też momentami musisz mieć inne predyspozycje. I tak samo pewnie jest z zespołami. To wszystko tak samo wygląda z zewnątrz, a jakby każdy ma jakby, może nie finansowe problemy, ale każdy ma swoje strukturalne bóle. Każdy pracuje codziennie nad poprawą procesów, podejścia i tak naprawdę nie tylko w Formule 1, w motorsporcie wygrywa ten, który jest w stanie zminimalizować swoje bóle. Tutaj zawsze możesz zrobić coś lepiej, zawsze mogłeś podjąć inne decyzje, zawsze po fakcie jest łatwiej. Każdy popełnia błędy. Chodzi o to, żeby zminimalizować ryzyko tych błędów i jeśli je popełniasz, to żebyś ich nie popełniał po raz drugi. To się wszystko wydaje proste i logiczne, no ale w rzeczywistości może być zupełnie inna. I po prostu tak jest. Mi się wydaje jednak, tak jak patrzę, że tak naprawdę to duża część ekip nie jeździ po to, żeby wygrywać i zdobywać mistrzostwa, tylko jeździ po to, żeby trwać. I
nie wszyscy się starają zdawać swoje bóle. Znaczy, to nie wiem, ponieważ to tak naprawdę nie zależy od ekipy, a według mnie od DNA i od podejścia ludzi, którzy tam pracują. I tak naprawdę, to od nich zależy. I jakby jasne, szefostwo nie pracuje, znaczy inaczej, pracuje, ale inaczej, nie fizycznie, może nie przy bolidzie, ale tak naprawdę to od nich wszystko się zaczyna i też dużo zależy od podejścia, ale jakby zmienienie czy też podejścia, czy też praca nad całym DNA, trzonem zespołów, to naprawdę jest sporo czasu i bardzo, bardzo często po prostu się już tego nie da zmienić. Dlatego też, że w momencie, kiedy masz ten trzon zespołu, który się dogaduje i ma jakby pracuje na takiej samej częstotliwości, to te osoby się siebie trzymają. Ponieważ to nie jest powiedziane, że jeśli ty zmienisz pracodawcę, to będzie lepiej lub będzie tak samo. Jest duże ryzyko, a wręcz nie ryzyko, tylko prawdopodobieństwo, że będzie zupełnie inaczej. Mimo że z zewnątrz wygląda to dosyć podobnie. I to są rzeczy, które jakby jesteś w stanie tylko zobaczyć w momencie, kiedy zmieniasz zespoły i zmieniasz też środowisko i też czasami nawet zależy to od tego, z jakiego kraju pochodzą te organizacje, ponieważ tak naprawdę zespoły, nie tylko Formuły 1, ale motorsportu to są firmy. I jakby każdy ma swoje priorytety, cechy, swoje cele i czasami te cele nie idą w parze razem z na przykład wydajnością bolidu, tylko po prostu ktoś ma inny i dla niego większym priorytetem jest inna rzecz. No i tak jest, ale jakby jest to normalna rzecz. Dlatego też według mnie są zespoły, które robią różnicę i też mają inne, jakby jeśli byś się przeszedł, na pewno byś w stanie jako pracownik zauważyć, że każdy tak naprawdę nie znalazłbyś jednego, dwóch zespołów, którzy dokładnie pracują identycznie. I to pokazuje jak duże możliwości ten sport ma i też jakie urozmaicenia czy też różnorodność podejścia akceptuje, ponieważ później w telewizji nie widzisz auto, które wygląda tak samo, oprócz barw, pit stopy wyglądają podobnie, są to jakby małe niuanse. Jaki jest najlepszy zespół, z jakim ty pracowałeś w całej karierze? Jeden team, co ci przyjdzie do głowy? Renault. 2010. Dlaczego? Chodzi o podejście, chodzi o to, że w trudnych chwilach, ponieważ ten zespół przechodził trudne chwile, kiedy jechaliśmy na tor, tak naprawdę był jeden cel. Robienie wszystkiego, żebyśmy jeździli jak najszybciej. Co jest naprawdę według mnie bardzo rzadkie, a stwierdziłbym przekonanie, że pomału jest to umierająca cecha w motorsporcie. I to jest brutalne, czego mi bardzo brakuje. Bardzo trudno jest jakby zbudować grupę, która ma dokładnie ten sam cel i która jest też, mając jakby podejście takie, musisz też być osobą, która potrafi przyjąć na klatę rzeczy, które nie są miłe, ale wiesz, że osoby to robią tylko po to, żeby było lepiej, żebyśmy mieli lepszą wydajność, żebyśmy mieli lepsze wyniki. Jest to naprawdę cecha, która powoli niestety w motorsporcie według mnie się utraca. Z wiekiem jakby są nowe generacje i jakby podejście jest zupełnie inne w dzisiejszym motorsporcie. Biznesowe? Znaczy nie, to nawet nie chodzi o biznesowe, ponieważ ja mówię tutaj o osobach, które pracują. Te osoby to nie mają podejścia jakby... To biznes jest jakby szczebel wyżej albo nawet dwa szczeble wyżej.
No ale tak jak mówię, wszystko jakby zaczyna się od budowy i od tego, jakie DNA starasz się wprowadzić w swoją jakby ekipę i to, jakie masz priorytety. Żeby zakończyć tę rozmowę, w ten weekend Thierry Neuville może zostać mistrzem świata. Lubisz Thierry'ego? Ja większość kierowców rajdowych lubię. Akurat nie mam jakby... Inaczej, mistrzostwa świata tak naprawdę z niewielką ilością ludzi utrzymuję kontakt, tak naprawdę z nikim, ale ze wszystkimi miałem dobry kontakt i jakbym się z nim spotkał, to na pewno miłe byłoby to spotkanie, także jakby Thierry ma też, myślę, jeśli mamy porównanie, z jednej strony łatwiejsze zadanie niż Verstappen, ale z drugiej strony nadal to są rajdy i jednak pojechał mocny sezon, równy sezon i po wielu sezonach, gdzie był drugi, ma szansę wygrać tytuł. No, może głupie pytanie, bo mi się wydaje, że jak w rajdach ktoś zostaje mistrzem świata, to akurat to wybitnie zasługuje. No ale jednak jest taki dziwny sezon, że trochę szarpie ten, tak, na systemie punktowym. Czyli czy będzie zasłużony mistrzem świata? Jak się... Kto wygrywa, zawsze zasłużenie wygrywa. Po prostu wykonał lepszą robotę. Oczywiście myślę, że miał ułatwione zadanie, ponieważ podejście Toyoty było zaskakujące według mnie na ten sezon, gdzie dwie ich najlepsze załogi, które mają jakby podpisane umowy, nie jechały pełnego sezonu. Automatycznie, żeby wygrać Mistrzostwa Świata, jest dużo łatwiej je wygrywać jadąc pełny sezon i jakby postawili na osoby, które inaczej przyjeżdżali ci startujący pojedynczo i wygrywali rajdy. To też zależy od podejścia. Jest dużo łatwiej według mnie wygrać rajd startując, jadąc tylko kilka rajdów w sezonie niż jadąc cały sezon. I to jest zupełnie na przykład inna rzecz niż w wyścigach. W wyścigach jest trudniej wygrać przyjeżdżając okazjonalnie. W rajdach według mnie jest łatwiej wygrać jadąc na przykład kilka rajdów w sezonie. Dlaczego? Dlaczego? Po pierwsze, jesteś w stanie, masz więcej czasu się przygotować. Po drugie, jest pozycja startowa. W rajdach przygotowanie do rajdów jest oparte na, szczególnie w dzisiejszych czasach, na onboardach, na rzeczach, które robisz w domu. W wyścigach nie jesteś w stanie się przygotowywać, znaczy jesteś w stanie, ale jednak masz możliwość bycia na torze i pokonywania okrążeń i to daje dużo lepsze przygotowanie niż siedzenie na kanapie. I dodatkowo jakby pozycja startowa, to jest tak jakbyśmy zrobili tak, że kto przyjeżdża okazjonalnie, ten sprinterski wyścig startuje z pierwszego rzędu, a ci, co są najlepsi, startują z 15 pozycji. No, automatycznie będzie łatwiej o zwycięstwo temu, co startuje z pierwszego rzędu, niż temu, co z siódmego. Czego życzyć panu na ten weekend? Nie wiem, udanego weekendu tak naprawdę. Tak jak powiedziałem, stoimy przed sporym wyzwaniem, zobaczymy, jak to się potoczy i tyle. Zrobimy, co będziemy w stanie zrobić i miejmy nadzieję, że będziemy mieli udany weekend i przede wszystkim czysty weekend, ponieważ to też w naszym przypadku jest elementem, który może nam ułatwić lub utrudnić znacznie zadanie. To udanego, czystego weekendu życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam.